Uśmiechnięty papież, rewolucjonista, wielki reformator to najczęściej używane określenia, którymi opisuje się Jana XXIII. Pierwszym jego gestem po wejściu do apartamentów papieskich w 1958 roku było otworzenie okna, a pierwszymi słowami oświadczenie: wpuśćmy tu trochę świeżego powietrza. Jednak tak szybkiej reformy kościoła, jaką przeprowadził Angelo Roncalli, nie spodziewali się nawet kardynałowie, wybierający go na nowego papieża. Chcieli kogoś łatwo sterowalnego na chwilę, a wybrali papieża, który odmienił kościół. Piotr Siemiński. Na placu Świętego Piotra dochodzi do niecodziennego spotkania. Dwóch papieży wymienia się pozdrowieniami i przystępuje do wielkiej uroczystości. Kanonizacji dwóch świętych, Jana XXIII i Jana Pawła II. Jan Paweł kanonizowany jest niecałe 10 lat po swojej śmierci. Podczas pogrzebu tłum wiernych krzyczał Santo Subito i domagał się jak najszybszej kanonizacji papieża. W przypadku Jana XXIII musiało minąć 51 lat. Ta różnica może budzić pytanie u wiernych. W przypadku Jana XXIII proces trwał tak normalnie, powiedziałbym. To naprawdę tak długo trwa, gromadzenie dokumentów, gromadzenie wszystkich świadectw. Przyczyną tak długiego wyczekiwania kanonizacji Jana XXIII może być też jego najważniejsze dzieło – Aggiornamento, unowocześnienie kościoła w postaci Soboru Watykańskiego II. Dzieło, które początkowo natrafiło na opór niektórych środowisk kościelnych. Myślę, że dla niektórych środowisk również to wielkie dzieło Soboru Watykańskiego II, zwłaszcza dla środowisk, które z jego dokumentami się nie zgadzają, mogło być jakoś, czy też mają zastrzeżenia, mogło być jakimś takim elementem zatrzymującym, czy też wątpliwości, ale myślę, że ten długi okres to raczej nie sprawa tak zwanego adwokata diabła, który wyciąga różne problemy, ale po prostu zwyczajny proces kanonizacji. Kościół się nie śpieszy w takich przypadkach, idzie powoli. Świętość ludzi przejawia się w różnych aspektach natury osobistej, w charakterze danego człowieka. Papież Jan XXIII swoją osobowością udowodnił, że posiadał wszystkie cechy, które czynią papieża w oczach i sercach wiernych świętym ojcem Stolicy Apostolskiej. Z jednej strony się mówi, że to był papież dobroci, z drugiej strony, że to papież pokoju. Ja myślę, że ci, którzy obserwowali ten pontyfikat, ja już pamiętam odrobinkę ślady tego pontyfikatu, to jest papież, który rzeczywiście jakoś tak promieniował życzliwością, miłością do wszystkich ludzi, niezależnie od ich wyznania i poglądów politycznych. To był jednak, jakoś tak pokazywał swoją postawą oblicze Boga i Chrystusa, który jest otwarty wobec każdego. Tak jak Jan Paweł II miał u swojego boku Stanisława Dziwisza, tak prywatnym sekretarzem Jana XXIII był kardynał Loris Capovilla. U kresu życia papieża kardynał czuł się przytłoczony brzemieniem obowiązków i przechodził chwilę zwątpienia. Tak wspomina ostatnie ciepłe słowa papieża podnoszące go na duchu. Poprosiłem papieża w jego ostatnich chwilach życia o przebaczenie. Powiedziałem mu, że nie zasłużyłem na to, by być u boku Ojca Świętego. Wtedy położył dłoń na moją rękę i odpowiedział: Loris, nie mów tak, porzuć takie myśli. Najważniejsze, że służyliśmy Bogu zgodnie z Jego wolą. Ten wyjątkowy dzień do Rzymu przybyli wierni ze wszystkich zakątków świata. Zwykli ludzie, pielgrzymi, księża i biskupi. Wszyscy oni mają własne przemyślenia i kontemplują tę wspaniałą chwilę religijnego uniesienia. Niektórzy zawdzięczają obydwu papieżom swój los. To oni wyznaczyli ich drogę życiową. Dla mnie osobiście Jan XXIII jest tym, który w tej bazylice wyświęcił mojego biskupa, a mnie z kolei wyświęcił Jan Paweł II. Także w tej bazylice, więc to bardzo ważne, nie mogłoby mnie tu nie być. Myślę, że oboje byli wspaniałymi ludźmi, każdy z nich miał wyjątkowy charakter, myślę, że zasłużyli na ten dzień. Sede vacante, tron nie jest obsadzony, stolica jest pusta. Takie zarzuty mieli przeciwnicy Soboru Watykańskiego II, niechętni zmianom, które zainicjował w Kościele Powszechnym Jan XXIII. Dziś jednak Stolica Święta tętni życiem, co jest najlepszym dowodem, że uśmiechnięty papież, jak go nazywano, miał rację. Piotr Ściemiński, Telewizja Republika. I przechodzimy do pozostałych wydarzeń. Fiasko tajnej misji Służby Bezpieczeństwa Ukrainy.
jej funkcjonariusze próbowali zatrzymać Rosjanina podejrzewanego o bestialskie zabicie radnego miejskiego w Gorłówce, Wołodymyra Rybaka, a sami wpadli w ręce separatystów. Grupy, która zatrzymaliśmy trzech oficerów ukraińskiej służby bezpieczeństwa, podpułkownika, majora i kapitana, którzy na naszym terytorium przeprowadzali operacje przeciwko naszym ludziom w Gorłówce. Było ich 7, zatrzymaliśmy 3 z nich. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowała, że 3 pracownicy zostali zatrzymani przez uzbrojonych ludzi. Porwani zostali przewiezieni do Słowiańska. Tam brutalnie pobici i rozebrani niemal do naga. Słaniających się na nogach ledwie żywych ukraińskich oficerów pokazała telewizja Rosja 24. Tymczasem uprowadzeni w piątek obserwatorzy OBWE pokazali się dziś przed kamerami na pokazowej konferencji separatystów. Wszyscy eksperci wojskowi OBWE uprowadzani przez prorosyjskich separatystów w Słowiańsku czują się dobrze i nie są źle traktowani, powiedział niemiecki pułkownik Axel Schneider, przedstawiciel porwanej grupy. Jednocześnie zapewnił, że obserwatorzy z głębi serc chcą wrócić do swoich krajów tak szybko, jak to możliwe. A według najnowszych informacji, 1 z 7 obserwatorów wojskowych został przeprowadzony pod eskortą do samochodu OBWE i odjechał. Separatyści mówią, że uwolnili Szweda chorego na cukrzycę. Wcześniej separatyści oświadczyli, że gotowi są wymienić członków misji na swoich towarzyszy aresztowanych przez władze w Kijowie. Grupa prorosyjskich separatystów zajęła pomieszczenia lokalnej telewizji w Doniecku. Zdaniem protestujących państwowy nadawca nieprawidłowo informuje o wydarzeniach w regionie. Siedzibę radia i telewizji opanowano bez żadnego oporu ze strony ochraniających ją milicjantów. Było ich tam około 30. Po zajęciu budynku urządzono przed nim demonstrację, podczas której wykrzykiwano Rosja i Kijów nie będzie nam rozkazywał. Obecnie przed wejściem do budynku telewizji stoi kilku mężczyzn w maskach z pałkami i prowizorycznymi tarczami. Kontrolują dostęp do środka. Część z nich ubrana jest w wojskowe mundury. W minionych tygodniach separatyści już raz napadli na biura jednej z lokalnych telewizji w Zagłębiu Donieckim i zdemolowali je. Doszło również do próby zajęcia stacji nadawczej w pobliżu Kramatorska, ale została ona odbita po kontrakcji sił rządowych. Separatyści próbowali wyłączyć nadawanie radia i telewizji ukraińskich, zastępując je rosyjskimi. Tymczasem Barack Obama zapowiedział, że bez współpracy ze strony państw Unii Europejskiej Stany Zjednoczone nie będą wprowadzać same nowych sankcji wobec Rosji. Najpierw musimy wiedzieć, co są gotowi zrobić nasi partnerzy, stwierdził prezydent USA. Aby iść do przodu z sankcjami, które odstraszą Putina, musimy działać wraz z Unią Europejską. Zniechęcić Putina możemy tylko, jeżeli zobaczy, że świat jest zjednoczony i że Europa ma takie samo stanowisko, co Stany Zjednoczone. I że nie jest to konflikt amerykańsko-rosyjski. Premier Korei Południowej Chung Hong-won podał się do dymisji z powodu katastrofy promu, w której zginęło co najmniej 187 osób. Nie wiadomo jednak, czy rezygnację szefa rządu przyjmie prezydent tego kraju. Jedyne, co mogę zrobić, to wziąć odpowiedzialność za to, co się stało i podać się do dymisji jako osoba odpowiedzialna za katastrofę. Myślę, że to jest jedyny sposób na przeprosiny. Do katastrofy promu Sewol doszło 16 kwietnia. W chwili zatonięcia na pokładzie jednostki było 476 osób. Uratowano 174 osoby, w tym kapitana promu oraz znaczną część załogi. W sobotę liczba potwierdzonych ofiar śmiertelnych katastrofy wzrosła do 187. Zaginionych jest dalszych 115 osób. Była to jedna z najtragiczniejszych morskich katastrof w Korei Południowej w ciągu ostatnich 20 lat.